Nazywam się Stuart Alexander Cruise-Burton. Mam 20 lat. Urodziłem się w Anglii, w centrum Londynu. Teraz mieszkam w Lutonie, gdzie jest ponad 30 tysięcy Polaków. Mieszkam całe życie z mamą, która mnie wysłała do polskiej szkoły od młodego i też mnie uczyła. Uczyła sama. Ale po dłuższym czasie zapomniałem rozmawiać po polsku i straciłem pewność siebie w polskim języku. Pewność mojego języku po polsku. No. I rok i pół temu spotkałem moją piękną dziewczyną, z którą jestem do tego czasu. Jestem z nią najszczęśliwszy na całym świecie. Ona mi powróciła pewność siebie z polskiego i dużo mnie nauczyła o życiu, o Polsce i o miłości. I o polskim języku też. Miałem trudną młodość w sumie. Nie miałem dużo kolegów lub koleżanek, bo jak miałem 11 lat, mój najbliższy kolega utonął na wakacjach, po których wakacjach miałem iść do niego spać przez cały weekend. I potem miałem trudny czas gadać z ludźmi, bo mi trudno było się pobliżyć do ludzi. Było mi trudno mieć kogoś blisko i w sumie zamknąłem się w siebie i znalazłem część mojego spokoju w grach potem, bo mogłem się nich w sumie zgubić i zapomnieć. No i wtedy w gimnazjum weszłem w złą grupę kolegów, którzy brali narkotyki, upijali się, aż blisko śmierci, i ja zawsze byciem aktorem wystraszony udawałem brać te narkotyki, jak to chodziło do mocniejszych i groźniejszych tabletki i takich rzeczy nie robiłem, ale paliłem dużo szkodliwych rzeczy, powiedzmy, po którym parę lat później miało efekt w wieku moich 15-16 lat, gdzie wylądowałem w szpitalu i przez 2 lata przeżywałem chroniczną depresję, ataki paniki i często myślałem o samobójstwo. Nie bo chciałem, tylko bo nie miałem siły, powodu ani, wiesz, sensu, żeby żyć. No, ale przez ten czas mama była bardzo blisko mnie. Rodzina mi pomagała i koledzy, z którymi grałem na PlayStation i na PC, to też pomagali i na pewno się nie zdziwicie, że po 2 latach już nie odzywałem się do tych znajomych z kolegów z gimnazjum, co byłem z nimi w secondary school, jak jest to w Anglii. I zacząłem nową szkołę, do koszą do college'u. Ale zmarnowałem dużo mojej młodości i po tym był czas na nowy start. I zacząłem pracować ostro na YouTubie. Robiłem swoje filmiki takie, co nikt inny po prostu nie robił. I po czasie zacząłem prowadzić z kolegami kanał HZ Cinema, Fragtastics, Project Black Ops, Black Ops Global i wiele innych kanałów też, co było. I byłem po prostu w pośrodku całego rozkręcania YouTube'owego z Call of Duty, z Minecraftem, wszystko. I znalazłem, i po prostu znałem każdego sławnego Machine Mera lub Minecraftera, o kim słyszeliśmy, i kolegowałem się z wszystkimi. I pomagałem wszystkimi, nieważne czy mieli dużo subów, czy tam wyświetleń, czy oglądaczy, czy tam, wiesz, widzów. Zawsze odpisywałem to wszystkich i zawsze pomagałem. I jednak byłem jeden z pierwszych ludzi, żeby nagrać Minecraft na Machinima. Na stronę Machinima Realm, które były takie gry jak Minecraft i takie ten. A widziałem, jak moi koledzy, wiesz, poszli z, wiesz, 3000 subów do 100 tysięcy subów, i nawet jego kolega, teraz mój, ma blisko 700 tysięcy tych widzów, nie? Ale niestety miałem mało czasu wtedy bardzo grać, bo nie miałem siły i, wiesz, mogłem tylko patrzeć z daleka, jak inni rośli, jak ja, wiesz, przechodziłem najgorszy czas w moim całym życiu. Ale, wiesz, był trudny czas i nie mogłem robić tego, co chciałem. Ale mnie nie smuciło, że inni rośli, moi koledzy i wszystko, bo cieszyłem się, bo wiedziałem, że właśnie ci, co rośli na YouTubie, naprawdę zasługiwali na te widze i na wyświetlenia. I to
dostawali to, na co zasługowali właśnie. I wzajemnie oni mnie teraz zawsze pamiętają, nadal mi odpisują na Skype'ie lub rozmawiają ze mną czasami, kiedy mamy wszyscy czas. Bo to ja im też pomagowałem, pomagałem na samym początku, jak oni zaczynali. I w sensie czuję się jak ojciec, dużo ludzi na YouTubie i może opiekunek dla dużo ludzi teraz. Ludziom, którym pomogłem zdobyć na przykład 1000 subów w dzień lub rozkręcić ich z machinimą, żeby doszli do 10, 20 tysięcy i wyżej. Nawet jeden kolega chyba zaczął na YouTubie przeze mnie, teraz ma strasznie dużo, strasznie, jest jeden z najsławniejszych. Zaczął ze mną, wiesz, bo razem graliśmy i mówiłem mu, doradziałem mu, żeby zaczął nagrywać wszystko. I wiesz, pomagałem wszystkim i nawet jak sam przez to straciłem widzowie, to ludziom, którym pomagałem, stali się wtedy szczęśliwi i pomóc komuś tak jest uczucie, co nie da się przysłowić naprawdę. Ale ja w końcu zaczęło mi mijać mój trudny czas w życiu. To już byłem zajęty w egzaminach i egzaminach końcowych, co miałem w koledżu i szukanie w pracy. Po prostu nie mogłem już prowadzić mojego kanału angielskiego tak, jak bym chciał. I nie miałem czasu też potrenować i utrzymać mój kanał angielski, żeby móc grać tak, jak kiedyś grałem, żeby dotrzymać moją reputację. To zostawiłem mój kanał i zostawiłem, wiesz, takie filmiki dla innych, lepszych ludzi ode mnie. Teraz pracuję od 9 rano do około 18:30 wieczorem. I na kompie jestem w domu około 19. Nagrywam odcinek 20. Renderuję odcinek, wstawiam na YouTube. YouTube, nie? 21:30 lub 22 godzinę muszę do tego dodać, bo w Polsce oglądacie godzinę, macie do godziny do przodu, to oglądacie mój filmik około 22:30 lub 11. Wszyscy już śpią, nikt nie ogląda, po prostu nie ma tyle czasu, ale wiedzcie, moi widzowie, że próbuję dla was. Nawet dzisiaj jadłem na toalecie moją zupę, jak wróciłem, i wtedy byłem nago na toalecie, prysznic włączony i jadłem zupę, żeby po prostu szybko móc przyjść nagrywać dla was. I no i wiesz, robię to dla was i dla mnie też, żebym mógł dla was to robić, to jest też moja pasja jedna. I żeby kontynuować moje filmiki i poświęcam ile czasu się tylko da, ile tylko mogę i nadal będę dla tych osób, których oglądał moje filmiki. I powiem tyle, że jestem osobą, którą przeżyła i była na pośrodku rozkręcenia całego YouTube kodowego, minecraftowego i największych stoń gracy, co oglądacie dziś. Między innymi są osoby, co nawet ja pomogłem im się rozkręcić. Jestem osobą, która będzie tam dla was, kiedy wy macie pytanie, dopóki te pytania mają sens, wiesz, nie będę odpowiadać na głupie pytania. Albo odpiszę, że wiesz, możesz powiedzieć mi, o co chodzi, nie? Ale wiesz, albo jak sam nie wiem odpowiedzi, to nawet poszukam dla was odpowiedzi, tak jak dzisiaj szukałem dla kogoś, nawet nie znałem go, szukałem dla niego w pracy odpowiedź na coś, nie? Żeby mu pomóc, jak tam wstawić filmy Black Opsa na internet, nie? Bo nie ma ten HDPVO, tak jak ja. I wiesz, pomogłem dużym ludziom się rozkręcić. Jestem osobą, która tam będzie dla was, kiedy macie te pytanie i ci, którzy już mnie znają, wiedzą to, a resztę was, to jeszcze poznacie. Jestem osobą zdedykowaną do YouTube, do pomagania wam, żeby rozśmieszyć was, żeby wstawić filmiki dla was, kiedy tylko mogę, choć nie ma dużo czasu zawsze, ale wiedzcie, że naprawdę, naprawdę próbuję. Jestem osobą, która zawsze się kolegowała z wszystkimi, osobą, z którą raczej się nie da pokłócić lub osoba, co nie można się na niej gniewać, bo wiecie, że robię co mogę tylko mogę, co wiecie, że robię co mogę, kiedy tylko mogę, żeby pomóc wam i żeby pocieszyć was lub śmieszyć lub
kolegę uśmieszyć, czy pomóc na YouTubie. Ale już przeżyłem raz ten czas, gdzie ludzie mnie ignorowali, bo nie miałem dużo widzów i bo nie byłem sławny. Ale wiedzcie to, jak teraz tak się też czujecie. Wiecie, gdzie wyszłem? Na końcu, z moim angielskim kątem. Wyszłem na samej górze, prowadząc z kolegami największy community channel, kanał społeczny, gdzie wszyscy mogą stawiać ich filmiki i wszystko. Prowadziłem z moimi kolegami, mieliśmy największy na całym YouTubie, prowadząc trzy inne kanały też, co miały ponad 30 tysięcy widzów i moja własna strona z 34 tysięcy widzów, które było dużo, około rok, dwa temu, jak dostałem tyle już. Pamiętajcie, już rok nie pracuję za bardzo na moim angielskim kanale, zobaczycie. Ale i zostałem też dyrektorem Machinima, partnerem Machinima i wiem, jak to jest, żeby być ignorowany i niedoceniany za to, że ile masz subów. Wierzcie, że naprawdę rozumiem i wierzcie, że zawsze możecie do mnie napisać i zawsze odpowiem, nawet jakbym miał 40 tysięcy widzów, 80 tysięcy widzów, 400 tysięcy widzów. Nieważne, zawsze będę tu dla was, kiedy potrzebujecie mnie, bo rozumiem i jestem tu. I teraz zaczynam znów wszystko od nowa, po polsku. To jest moja historia, to jest mój nowy start. Dziękuję za oglądanie.